Dzień dobry, witam, tu Antaos i zapraszam na Let's Level Legend of Mir 3. Ostatnim razem troszkę podekspiłem swoją postać. Poszliśmy na zoomy. A dzisiaj chciałbym ruszyć nieco dalej. Troszkę powypełniać sobie questa. Obecnym questem głównym było chyba właśnie wybijanie tych pająków. Na co się zaraz bym skusił. A te pająki były gdzieś tutaj na dole, jak mi się wydaje. Więc zaraz bym się tam przebiegnął nieco. Nie trafiłem. Chociaż mogę tam i pogalopować. Tutaj jestem we właściwym miejscu. Padnął, ale im nie otruł. A przy okazji mam jakikolwiek teleport z powrotem do miasta? Oczywiście, że nie mam. Więc muszę się i tak wrócić. Ułatwię sobie sprawę teleportem losowym, żeby to nie trwało za długo. Dużo bliżej miasta mnie to nie wrzuciło. Tak w ogóle to, co tutaj było? Jarachnida. To właśnie ta misja, którą wypełniam. W porządku, ale wróćmy się do miasta. Po ten teleport, którego przegapiłem kupić. I ty chyba sprzedawałeś teleporty. Nie, nie dam żadny skip. Jednego teleporta do miasta potrzebuję. I jak już kupuję, wezmę sobie 10 losowych teleportów. Niech będzie w ten sposób. I idealnie mnie tutaj wyrzuciło. V zmniejszało mapę, ale kompletnie. A ja chciałem tylko zrobić mniejszą, nie kompletnie zmniejszyć. Tak więc jesteśmy z powrotem na pająkach. I zostałem zaraz otruty. Yeah.
zadają dosyć sporo obrażenia. Czują te pająki. Troszkę muszę się podleczyć. Kolejny. Tak jest. Jest pierwszy przedmiot. Do misji. Ale jeszcze ogromna ilość mi brakuje. Gejzer. Z jakiegoś powodu tutaj z prawej strony mapy jest ich dużo z reguły. Że robią aż tyle obrażeń, ale życie mi ucieka bardzo szybko. Coś mam dalej. Nie
porządku, to jest jakiś czempion. Jakiś czempion, z którym nie chcę zadzierać. Nadal mnie goni. Zrobił się tutaj tłum pająków. Tak więc to było tylko jedno jajo arachnida. Ale mogę takie zdobyć jeszcze w samej jaskini. Ominąć tego czempiona. Jest jeden więcej. Przejdziemy się przez jaskinię. Tutaj te pająki też występują. Tam do góry chyba było zejście w dół. Dosyć pusto tutaj. O, kogoś tu widzę. Wracamy do gry. Hmm.
widzę już dalsze przejście do góry. Drugi poziom jaskini. I tutaj mamy już małpę. Gorzej dać, jakby tam nazwać tego dziwnego niedźwiadka. Strażnik. Przejście dalej było też do góry, o ile dobrze pamiętam. Dropią tutaj pazury. Jest gejzer. Udało się zdobyć jajo kolejne. Widzę tam kolejnego gejzera zaraz. Nawet więcej niż jednego. Troszkę bardziej się uleczę. Tam jeszcze jeden jest. Z niego te małe pajączki wybiegają. A z okropnie dalekiej odległości mnie widzą. Najpierw was się pozbędę. Doskonale. I teraz twoja kolej. No, niestety nic mi nie dał. I tam jest kolejny gejzer. Jeszcze jeden. Niestety nie trafiłem. Cieszę się, że coś będę. Tutaj za bardzo we mnie bombardujesz.
pode mną są jeszcze przeciwnicy. Teraz będę się inżynio uciekać jeszcze dęgierze z całej strony. Nie przypominałem sobie, by tak dużo ich tutaj było w jaskini. Ale jest kolejne jajko, więc nie mam na co narzekać. Idę do przodu. Doskonale. Gdzie on jest? Bo go nie widzę. A cień jeszcze nie jest dostępny, więc troszkę go podrażnimy ogniem. Co większy tłum tutaj stoi i jeszcze gejzer jest w tym tłumie. Ile tutaj wbiegłem? Tych trzech naraz by mnie skatowało. Mimo wszystko te pajączki małe mają limit zasięgu, wybuchają po pewnym dystansie. Dlatego przebiegnę sobie tutaj. Albo i nie. Aż tutaj mnie dogoniły. A byłem pewny, że mają jakiś limit. Na pewno muszą mieć. Tutaj jest jeszcze jeden taki duży pajączek. Coś z mapą się zbugowało. Jesteście. Już myślałem, że zerwało mi się łącze. Jeszcze jeden tutaj jest. I jeszcze małpolud. Poparzymy go troszkę. Tutaj było chyba dwóch w jednym.
chyba na pewno. W porządku, teraz wasza kolej. Jest tutaj dużo. Dwadzieścia osiem z 50. Strażnik Czerwonego Księżyca, nazywany też pospolicie małpą. Chociaż nie są takie niedźwiadki. Tłum przeciwników. Na razie tylko jeden pajączek mnie zauważył. Więc atakuję bezpośrednio, jak zaklęcia dystansowe jeszcze są na cooldownie. Któż jest tutaj? Mamy zejście w dół. Poziom trzeci. Wszędzie jest taka intensywna mgła. Sporo jeszcze sporo wytrzyma. W porządku. Ale muszę powiedzieć, że nie najlepiej idę tutaj z poziomami do przodu. Przeciwnicy są dosyć silni, a dają tylko 1300 na przykład punktów doświadczenia, gdzie dostawałem po 7000 na zoomach. Czy ty jesteś czempionem? Nie.
ciebie coś wyciąć? 1600 dał mi punktów doświadczenia. Czyli lepiej niż te mniejsze małpki. Ale nie. Raczej nie idzie nic z niego wyciąć. Mocno tutaj biją. Jest już dosyć spory tłum do góry. A tutaj stał ktoś pojedynczy. Zobaczmy, kto tutaj stał tak sobie niewinnie. Jakaś arachnida, którą zaprosimy do siebie. Niekoniecznie muszę ze wszystkimi naraz walczyć. Tylko dwóch i tak obydwoje mnie zobaczyli. Leczenia. Kujący pajączek. W porządku, tu jest nieco większy tłum. Tylko te
ani jeden nam nie idzie, w porządku. Trzech naraz bym nie chciał tu mieć. Ale dwóch mnie dalej goni, a jeden został stać. W porządku. Chociaż nie do końca. Ale niech będzie. Poparzył pająk. I tak nieco oczyściliśmy okolicę. Przydało. I nie tylko. Działa pochodnia. Taka dziwna mgła jest tutaj w tym tunelu. Ale to jest chyba tak myślane, że tak to ma być. Idealnie poszło. Nawet jest bliski czas jest na cooldownie. Za szybko chciałem go użyć. Ale teraz... I mnie odkrył, niestety. Teraz troszkę pozbieram ciosów. Nie było za źle. Ogólnie można...
uzbierać materiały do ulepszenia broni, że nasza broń będzie otruwać przeciwników. Ewentualnie też takim ogłuszeniem. I jest tutaj zejście w dół. Chyba. Zejście na drugi poziom. Ale nie szkodzi. Na drugim poziomie było dużo tych ogromnych pająków, których muszę pokonać do misji. Na razie same niedźwiadki tu są. Czyżby te pająki były tylko tam z lewej strony? Nie tylko, jak widać. Doskonale. Idealnie, zaraz trzy na raz. A tu z boku widzę piątego. Trzydzieści na 50. Jeszcze 20 potrzebuję. Ale zrobiłem spory krok do przodu. Chodźcie po kolei. Niestety mnie otruł.
Tutaj w rogu ktoś lub coś jest. Kolejny pajączek. I kolejne jajo zdobyte. No i nie trafiłem cieniem. Sporo ich tutaj. Praktycznie same takie pająki teraz były. Jakieś przejście. Tu jest zejście na pierwszy poziom, ale to mnie niezbyt interesuje. Przebiegnę się tu w lewo i w dół w poszukiwaniu kolejnych pająków. A, otruty. Tak, chwaliłem, że ładnie dużo tych pająków jest i że się skończyło aż. Tutaj jest. Nagrobek komandora Feniksa, który się ze mną wita. Pewnie jakaś misja będzie z tym związana. Na drugim poziomie. Prawdopodobnie i tak zapomnę, zanim
dotrę do tej misji. Trzech na raz. Niekoniecznie. Też będę się tego, co może mnie odwrócić. Strażnik. Czujący pająk. Teraz powinien znowu mieć cień dostępny. Zobaczmy. Tak jest. Niestety cię nie trafił. Trzy duże napojki, ale to mi na długo nie wystarczy, szczególnie że tu jest taki tłum.
Ogromny tłum. W takim razie wrócę się do miasta. Zaraz dokupiłbym sobie pojedynczy portal. Mam parę rzeczy do sprzedania. Ale aż tyle z zarobku z tego nie było. To koszty za napoiki będą większe, zdecydowanie większe. Tak duży pójdą na sprzedaż. 20 napoików manny sobie to kupię. Wydawało mi się, że dużo manny poszło, ale 36 napójków mi zostało, więc nie było wcale tak źle. Czy mogę przypadkiem? Nie mogę przypadkiem. A jak to mój ekwipunek? 3 na 18. Więc zrobiłem spory krok do przodu. 34 na 50 jajek gejzerów już mamy. Tak więc myślę, że następnym razem uda mi się zdobyć resztę i ukończymy tą misję. A na obecną chwilę zrobiłbym sobie przerwę, więc dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Tuantaos, over and out.